Tutaj z Iggy z Teksasu. Witam Was serdecznie, nadając ze Spring Branch, z tego malutkiego miasteczka na północ od San Antonio w środkowym Teksasie. Powiem Wam, że mam dzisiaj niezwykle dobry humor i pustkę. Pustkę w sobie, którą czuję już od kilku dni, ale powiem Wam, że to nie jest taka zimna pustka, kiedy obawiasz się, że tam wpadniesz do niej, a tam nic nie ma i ona cię pochłonie. A raczej jest to pustka radosna, która jest pełna energii, nabuzowana tą energią, a jednocześnie pusta, mająca wszystkie możliwości, jakie tylko możesz sobie wyobrazić, ale jeszcze są niezamanifestowane. Pustka. I przyszło do mnie, że właśnie dzisiaj chciałbym o tej pustce Wam opowiedzieć i przeczytać jeszcze raz list od Pawła o pustce. Cudowny list, który napisał do mnie ponad rok temu. Zatem przeczytam go, pozwólcie, a potem wrócę do Was. Paweł pisze o sobie, że nie jest nikim szczególnym, z czym ja się nie zgadzam. Jeśli posłuchacie jego listu, sami zresztą zobaczycie. Napisał do mnie, że ogląda mnie od dłuższego czasu i dziś postanowi napisać. Nigdy, jak pisze, nie miał śmiałości komentować moich filmików, a to, że zdecydowałem się do ciebie napisać, pisze, traktuję jako niespodziewany przypływ odwagi lub szaleństwa. Zresztą to, o czym chcę napisać, pisze Paweł, brzmi jak szaleństwo i absolutnie tego nie ukrywam. Opowiem ci pewną historię, w którą możesz uwierzyć albo nie. Uwierz mi, gdybym miał wybór, też bym sobie nie wierzył. Jednak do rzeczy. Kilka lat temu przechodziłem dziwne załamanie psychiczne. Dziwne, bo nie mające niczego wspólnego z rzeczywistymi problemami. Wiodłem raczej życie przeciętne, poukładane i specjalnie niczego mi nie brakowało. Jestem samotny, chociaż mam kilkoro zaufanych przyjaciół. Niczym się nie wyróżniam, tym bardziej zadziwia mnie to, czego doświadczyłem. Była późna jesień. Leżałem w łóżku dosłownie bez życia. Leżałem i tęskniłem. To było absurdalne uczucie, bo nie miałem za czym tęsknić. Jednak emocja ta była tak silna, że dosłownie ściskała mnie niewidzialnym imadłem. Wziąłem wolne w pracy i biłem się z myślami, czy zadzwonić do lekarza? Ale co ja mu powiem? Panie doktorze, tęsknię? Absurd. Wieczorem zwlekłem się z łóżka ze sztywniałym karkiem od długiego leżenia. Chciałem wyjść po prostu na chłodne powietrze, aby mnie otrzeźwiło. Mieszkam w domku z ogrodem na przedmieściach miasta. Nigdy nie miałem ręki do roślin i ograniczają się jedynie do sporadycznego koszenia trawy. Było już zupełnie ciemno. Na niebie pojawiło się kilka gwiazd, tych najsilniejszych, których światła miasta nadal nie potrafią wymazać. Popatrzyłem na pas Oriona. Z moich ust unosiła się mgiełka oddechu. Zapiąłem kurtkę po szyję. Dokładnie nie pamiętam, ile tak maszerowałem po ciemnym ogrodzie, walcząc z rezygnacją i przytłaczającą tęsknotą. W pewnym momencie poczułem na sobie czyjś wzrok. Serce podskoczyło mi do gardła, a mięśnie karku napięły się jeszcze mocniej. Pojaśniało mi w oczach, a serce pobudzone adrenaliną o mało nie wyskoczyło z piersi. Rozejrzałem się wokoło, ale nikogo nie było.
Nikogo, ani niczego. Pustka, pustka, pomyślałem. Pustka, odpowiedziała. Niedaleko krzewu forsycji stała mała postać. Nie widziałem jej dokładnie, chociaż z każdą chwilą stawała się coraz wyraźniejsza. Skamieniałem. Nie mogłem odwrócić głowy, chociaż całe ciało było gotowe do ucieczki. Zrobiła krok w moją stronę. Patrzyły na mnie piękne oczy małej dziewczynki. Długie, czarne włosy zlewały się z ciemną sukienką. Biała skóra ramion przypominała lśniący w pełni księżyc. Patrzyła na mnie. Mięśnie zaczęły puszczać i poczułem, że mogę mówić. Tylko niespecjalnie wiedziałem co. Dziecko? W jesienną noc w moim ogrodzie? Ubrane za lekko na taką pogodę. Musi być jej zimno. Zimno! Powtórzyła, jakby znała moje myśli. Nie jest mi zimno. Jak się tutaj znalazłaś? Walczyłem z suchością w ustach, nie mogąc wyprodukować odpowiedniej ilości śliny. Głupi jesteś. Odzyskawszy pełnię władz, czułem, jak racjonalny umysł z powrotem zaczyna funkcjonować. Zgubiłaś się? Chodź, wejdź do domu, bo przemarzniesz. Zadzwonię po pomoc. Nie, powiedziała spokojnie, ale stanowczo. W tym słowie było coś tak potężnego, że mógłbym przysiąc, na chwilę zwolnił świat. Jak masz na imię? Pustka. Kucnąłem i spojrzałem w jej oczy. Przez moje myśli przebiegły obrazy, pojawiły się uczucia i emocje, ale im dłużej chciałem się jej przyjrzeć, tym bardziej traciłem ją z oczu. Bardzo dziwne odczucie. Zauważyłem również, że zarówno jej włosy, jak i sukienka zrobiona jest jakby z dymu. Usłyszałam cię, ty mnie zobaczyłeś. Czasami tak się zdarza. Kim jesteś? Uśmiechnęła się, chociaż nie widziałem jej uśmiechu. Mówiła, że chociaż nie słyszałem jej słów. Była, istniała, ale wciąż wymykała się moim zmysłom. Pustka, chodź. Wyciągnęła w moim kierunku szczupłą dłoń, ostrożnie jej dotknąłem. Nie była ani zimna, ani ciepła. Wciąż miałem wrażenie, że jest bardziej złudzeniem niż czymś materialnym, a jednak miała w sobie coś nieskończenie potężnego, coś, co napełniało mnie fascynacją i przerażeniem jednocześnie. Tutaj zakończę swój pierwszy list. Jeżeli po przeczytaniu skasujesz go z jej, w porządku, zignoruj go. Jeżeli jednak jakimś cudem będziesz chciał wysłuchać mnie dalej, po prostu daj mi znać. Nie mam żadnych ukrytych motywów. Pytałem się jej, pustki, czy mogę o niej pisać. Wzruszyła ramionami. Cała ona. Nadal prowadzę zwyczajne życie, ale miejsca, jakie odwiedziłem, rzeczy, jakich się dowiedziałem, coś we mnie zmieniły. Uciszyły tęsknotę. Pociągnę dalej moją opowieść. Zatrzymaliśmy się w chwili, kiedy pustka, tak będę ją nazywał, bo tak się przedstawiła, podała mi rękę. To jest dalsza część tego opowiadania. Zatrzymaliśmy się w chwili, kiedy pustka, tak będę ją nazywał, bo tak się przedstawiła, podała mi rękę. Poszliśmy w głąb ogrodu, gdzie panował największy cień. Światło ulicznej latarni ginęło uwięzione w koronie wiekowej lipy, rozbijając się na liściach w eteryczne struny. Szła przodem. Jej drobne ciało było jedyną jasną rzeczą, którą widziałem przed sobą. Szliśmy w cieniu. Jak długo? Nie umiem powiedzieć. Już dawno powinniśmy uderzyć w mur otaczający mój ogród, jednak nic takiego się nie stało. A niech tam, pomyślałem. W końcu to sen. Realistyczny, ale tylko sen. Dokąd idziemy? Zapytałem dziewczynki. Pokażę ci ogród zamiarów.
Co to takiego? Doświadczysz. Mrok wokół nas zdawał się gęsty jak materia od tkaniny. Kiedy wyciągnąłem rękę, czułem wręcz jego dotyk na dłoni. Czarne futro olbrzymiego kota. Wykonałem ruch, jakbym chciał je pogłaskać i nawet przez moment zdawało mi się, że usłyszałem mruczenie. Znajdowaliśmy się na alejce w parku. Wzdłuż niej stały ławki oświetlone pochylonymi latarniami. Wokół nas i nad nami było nocne niebo. Takiego obrazu nie da się zapomnieć. Niezliczona ilość gwiazd i mgławic, kolorów i pulsującej między nimi nieskończoności. Zakręciło mi się w głowie. Jak to możliwe, że to niebo jest tak bogate, pomimo świecących latarni? Tutaj nic nie oślepia, odpowiedziała pustka na zadane w myślach pytanie. Szliśmy alejką wyłożoną drobnymi, zgrzytającymi pod stopami kamyczkami. Puściła już moją rękę. Spoglądała w gwiazdy na mnie, jakby upewniając się, że wszystko jest na swoim miejscu. Co widzisz? Zapytała. Gwiazdy? Wszechświat? Ciebie, alejka w parku i chyba cienie drzew. Czyli jesteśmy na miejscu. Drogę zagradzała nam metalowa brama. Jej powyginane w motywy roślinne sztachety zdawały się być żywe. Lekko poruszały się i drżały na niewyczuwalnym wietrze. Jesteśmy przed ogrodem zamiarów. To miejsce chciałam pokazać ci jako pierwsze. Czemu mi to pokazujesz? Pomyliłam się? Nie to chciałeś zobaczyć? Nie wiem. Nie myślałem o tym, że chcę zobaczyć cokolwiek. Ale tęskniłeś, a ja to usłyszałam. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Brama powoli otworzyła się, wydając lekki jęk wysiłku. Weszliśmy do środka. Wciąż panował półmrok, jak w moim ogrodzie, chociaż niebo nad nami zatapiało wszystko w mlecznej poświacie. Pomiędzy krzewami i drzewami stały kamienne pomniki. Niektóre przedstawiały postacie wyrzeźbione z hiperrealistycznym pietyzmem. Inne nie różniły się niczym od bezkształtnych głazów. Wszystkie znajdowały się na postumentach. Te najbliżej widziałem najlepiej, ale czułem, że jest ich tutaj niezliczona ilość. Ich kształty ginęły gdzieś w ciemnej gęstwinie ogrodu. Usiedliśmy na jednej z ławek. Po rozpalonym chłodnymi gwiazdami niebie płynął wolno ciemny kształt chmury. Co to za miejsce? Zapytałem po chwili milczenia. Ogród zamiarów. Zaraz coś zobaczysz. Siedzieliśmy w milczeniu. Nagle dostrzegłem, że jedna z gwiazd porusza się szybciej od pozostałych. Rosła. Nabierała prędkości. Wreszcie zauważyłem ognisty ogon, który pozostawiała za sobą. Meteor? Zamiar. Jeżeli ktoś lub coś ma jakiś zamiar, trafia on tutaj. Wbija się w ziemię, zapuszcza korzenie i rośnie. Tutaj w ogrodzie jest pełno zamiarów. Porzuconych, zapomnianych, jak i tych nowych. Gwiazda zniknęła za ciemnymi konturami drzew. Usłyszałem stłumione uderzenie. I każdy z nich rośnie? Każdy. Nawet porzucony? Zwłaszcza te, no zobacz. Nagle zobaczyłem kilka pomników wyraźniej. Przypominały poskręcane w konwulsjach macki jakiegoś mitycznego stwora. One są z kamienia, prawda? Nie, to zamiary. Ale widzę, jakby były z kamienia. Poczułem potrzebę dotknięcia jednego z nich. To nie kamień, to zamiar. Czy ty jesteś człowiekiem, czy zamiarem? Człowiekiem. Chociaż na chwilę zawahałem się.
Więc nie jesteś zamiarem, tak jak zamiary nie są kamieniami, tylko rosną jak kamienie. Kamienie nie rosną przecież. Tak? To skąd jest tyle kamieni? Nie znalazłem sensownej odpowiedzi. Może faktycznie miała rację? Co się z nimi dzieje, jak tutaj tak rosną? Są tutaj po to, aby były zapamiętane. Przez kogo? Przez tego, do którego należą. A do kogo należą? Głupi jesteś. To prawda, nigdy nie myślałem o sobie inaczej. Miałem tyle pytań, ciekawość pęczniała we mnie z każdą chwilą, ale nie potrafiłem wybrać z tej mnogości jednego, tego najważniejszego pytania. Ktoś o nie dba? Tak, raz w tygodniu przychodzi ogrodnik i zmywa z nich ptasią kupę. Naprawdę? Zdziwiłem się. Nie. Popatrzyłem na pustkę, która przyglądała się jednemu z zamiarów. Nie potrafiłem dostrzec u niej emocji, chociaż byłem prawie pewien, że właśnie zażartowała. Teraz wydawała się realniejsza. Wygląd dziecka mocno kontrastował z głębią w jej oczach. Patrzeć w nie było szczególnym, jedynym w sobie doświadczeniem. Czułem powolny ruch, który zapraszał mnie w coraz szybszą, nieskończoną podróż. Zmniejszałem się, delikatnie wirowałem i wpadałem dalej, dalej i dalej. Ten ogród to taki śmietnik. Jej głos wtłoczył mnie z powrotem do mojego ciała. Odwróciłem wzrok. Piękne miejsce, powiedziałem po chwili milczenia. Naprawdę? Tak, to niebo, kontury pomników, ta ławka. Bardzo urokliwe. Śmiesznie to musisz widzieć. I wzruszyła ramionami. Bosą stopą kopała mały kamyczek. Siedzieliśmy w milczeniu i czułem, że nie muszę. Po prostu nic nie muszę. Było mi dobrze, czułem się bezpieczny. Jedynie śmierć jest w pełni bezpieczna, powiedziała pustka po raz kolejny, reagując na moje myśli. Umiesz czytać w myślach? W myślach? Nie rozumiem. Uśmiechnąłem się. To pocieszające, że nawet ty wszystkiego nie rozumiesz. Co masz na myśli, mówiąc nawet ty? Stałem i spojrzałem na ogromny zarys planety lub księżyca wiszący nad horyzontem. Nie wiem tego. Nie wiem, kim jesteś i gdzie jesteśmy. Nie wiem, co się dzieje. Faktycznie, wzruszyła ramionami. Faktycznie, głupi jesteś. I tutaj Paweł skończył drugą część, ale przeczytam wam zakończenie, a potem przejdziemy do części trzeciej. Na razie z nimi skończę w tym miejscu. I tak napisałem więcej niż zamierzałem. Mam nadzieję, że nie czujesz się znudzony. Nie umiem inaczej o tym napisać. To trochę krępujące. Myśli same układają się w słowa, ale palce tańczą po klawiaturze. Tak mam z każdą jedną czynnością. Przestałem gotować proste, zwykłe posiłki. Każdy dopieszczam i dopracowuję, jakbym podawał je w pięciogwiazdkowej restauracji. Rozkoszuję się smakiem i kompozycją, ale kompletnie mi na tym nie zależy. Chcąc do kogoś napisać prostą wiadomość, wpadam w strumień słów, obrazów, emocji i płynę z jego prądem. Strumienie. Wyczuwam strumienie rzeczywistości. Widzę, jak opływają nas niezliczone potoki inspiracji, umiejętności, twórczości. Możemy przeskakiwać z jednego w drugi bez obawy o utratę pozostałych. Rzeka u źródła jest wąska i każdy może ją objąć dłońmi. Rzeka wpadająca do oceanu lub morza jest już nieobejmowalna. Płyniemy od źródła w wieczną niedokończoność, stając się na przemian sobą i wszystkim. To takie oczywiste i proste, ale nadal trzymam w dłoniach jedynie kilka łyków wody. Zauważ, że na dnie potoku, przy źródle, rzadko jest mnogość życia. Lubimy metaforę źródła, ale wieczne powracanie do początku, do podstaw, nic nam nie daje.
Woda i tak jest czysta i zachwyca, ale jednocześnie rezygnujemy z nieskończonego bogactwa tego, co czeka nas tam dalej. Płynę z prądem, a ta mała istotka, chociaż już nie ściskam jej dłoni, nadal prowadzi mnie w niepoznane. Możesz mi uwierzyć albo nie. Dla mnie nic to nie zmieni. Czuję potrzebę podzielenia się osobistym doświadczeniem, bo tak naprawdę wiele, jak na jednego człowieka. Niczego od ciebie nie oczekuję. Przekazuję ci to jako wyraz zaufania i spełnienie nieświadomego impulsu z głębi mojej psychiki. Zrób tym, co uznasz za stosowne. I naprawdę, nie wkręcam cię. Odpisałem do Pawła i Paweł odpisał do mnie. Byłem pewien, że już się nie odezwiesz, Ziggy, dlatego zachowałem trzecią część niewysłaną, która spina z sobą dwie poprzednie. Kończy wstęp do tego, o czym naprawdę chciałbym napisać. Ten wstęp, może przydługi, jest konieczny, aby móc zrozumieć, co właściwie chcę powiedzieć. Opowiada o moim wiecznym zdziwieniu, o pytaniach i odpowiedziach, które więcej zaciemniają niż wyjaśniają. Nie napisałem jeszcze, czym pustka jest, chociaż tłumaczyła mi najlepiej, jak potrafiła. Nie czuję się w żaden sposób wybrany do szerzenia jakiejkolwiek wiedzy. Sam jej nie posiadam. W doświadczeniach mam tego świadomość. W niecodziennych ukrywa się wiele ciekawych, śmiesznych, banalnych i strasznych historii. Może komuś pomogą w walce z trudną rzeczywistością. Może dodadzą otuchy, a może zmotywują do działania. Chciałem, żeby to był sen. Gdyby to był sen, czułbym się spokojniejszy. Mógłbym powiedzieć, że to jedynie wędrówka duszy po wpół prawdziwych, wpół wyśnionych miejscach. Zapewne po przebudzeniu czułbym tęsknotę i ulgę, że ta mała istota nie jest zupełnie prawdziwa. Nic takiego się nie stało. Wróciliśmy razem do tego samego ogrodu, ale dwa dni później. Na początku nie wiedziałem nic o różnicy czasu, więc spokojnie wróciłem do domu i starałem się poukładać sobie to, czego doświadczyłem. Wyruszyłem w podróż późnego wieczoru 5 listopada. Wróciłem 7. O mało nie straciłem pracy. Nie umiałem wyjaśnić, czemu nie było mnie dwa dni. To trochę straszne, że oprócz pracodawcy nie miałem nikogo bliskiego, którego mógłbym zawiadomić o moim zniknięciu. Wróciłem około południa. Aura była dosyć zimna i ponura. Spojrzałem w niebo i poczułem delikatną strukturę rzeczywistości, której do tej pory nie było. Może jej po prostu nie zauważałem. W miejscu, z którego przybywałem, nie miałem poczucia przestrzeni. Wszystko było tuż obok mnie, chociaż oczy usilnie próbowały zachować iluzję perspektywy. Te wszystkie gwiazdy, park, pomniki, pustka, nie było między nami odległości. Miałem świadomość, że gdybym wyciągnął rękę, naprawdę mógłbym zdjąć gwiazdę z nieba. I nie były to zuchwałe obietnice rodzica względem dziecka. Takie parametry jak wielkość, masa, to co możliwe i co nie, przestały tam na moment mieć znaczenie. Położyłem się do łóżka. Leżąc, patrzyłem w sufit. Minuta mozolnie kończyła swój cykl, tylko po to, aby przekazać sztafetę kolejnej. Wyciągnąłem rękę przed siebie. Przestrzeń, w dotyku podobna do sierści kota, przepływała mi między palcami. Czułem jej dotyk. Ale kiedy chciałem się skoncentrować na tym odczuciu, spłoszone gdzieś uciekało. Siedziała na szafie i machała bosymi stopami. Rozglądała się z ciekawością po pokoju. Kim jesteś? Zapytałem, bawiąc się nowymi, dotykowymi wrażeniami.
Co chcesz wiedzieć? Chcę wiedzieć, kim jesteś. Możesz nazywać mnie pustką. Jesteś pustką? Oczywiście, że nie. Przecież istnieję. Więc kim jesteś? To niewłaściwe pytanie. Czemu niewłaściwe? Czy to dziwne, że spotykając coś nowego natychmiast chcemy to poznać? Od zarania dziejów tak właśnie działa nasz mózg. Poznaje, pyta i odpowiada. Nazywa. Czemu więc pustka? Nie dawałem za wygraną. Westchnęła. Zeskoczyła na podłogę z gracją pijanego kota. Zaśmiałem się. Wiesz, co myślę? Myślę, że zwariowałem. Mam epizod psychotyczny. Zapewne zabiorą mnie do szpitala. Tam przejdę leczenie. Skoro chcesz, to tak zrób. Zrobię. Zrobiłem. Umówiłem się do lekarza. Pierwsza wizyta trwała ponad godzinę. Długo opowiadałem na mniej lub bardziej sensowne pytania. Opowiedziałem o swoim życiu, trudnych i przykrych doświadczeniach. Zebrane do kupy naprawdę robiły imponujące wrażenie. Opowiedziałem o podróży, o dziewczynce, o tym, że widuję ją cały czas i rozmawiamy. Było mi strasznie głupio. Czułem się podle. Serce wypełniał mi lęk. Zaprzeczyłem myślom samobójczym oraz autoagresywnym. Nie będziesz mnie namawiała do złych rzeczy? Zapytałem jej przed wyjściem na umówioną wizytę. Musisz mi opowiedzieć o tych złych rzeczach, to będę wiedziała. Wizyta minęła. Dostałem leki i umówiłem się na następną. Grzecznie brałem antydepresanty, stabilizatory i neuroleptyki, ale oprócz senności i napadu głodu nic się nie zmieniło. Nadal widziałem ją w różnych miejscach. Czasami znikała na dzień, po to tylko, żeby przesiadywać u mnie później cały tydzień. Czym się właściwie zajmujesz, że masz tyle czasu? Jestem. Ja też jestem, powiedziałem zaczepnie, a jednak zajmuję się różnymi sprawami. Chodzę do pracy, jem, gotuję. Ale ciebie prawie nie ma, pokiwała głową z poważną miną. Chcesz mi powiedzieć, że ty, pustka, jesteś bardziej niż ja? Istnienia nie ma gdzieś bardziej, a gdzieś mniej. Albo jesteś, albo cię nie ma. Przecież przed chwilą sama powiedziałeś, że mnie prawie, podkreśliłem, nie ma. Pewnie dlatego cię usłyszałam. I tak mniej więcej wyglądają rozmowy z nią. Byłem na lekach pół roku. Przybrałem na wadze i miałem dziwne sny. Lekarz stwierdził, że skoro moje objawy nie są dla mnie uciążliwe i nie zagrażam ani sobie, ani innym, nie ma się czym przejmować. Wypisał mi kolejną receptę i kazał wrócić za 3 miesiące. Nie wróciłem. Wolno odstawiłem leki. Podczas leczenia odbyłem kilka ciekawych podróży. Odkryłem też w sobie pasję do malowania miniatur. To działo się wiele lat temu. Dowiedziałem się więcej o niej, ale czuję się głupszy niż wcześniej. Dopóki żyjemy w twardej fasadzie teraźniejszości, przeszłość rozpada się tuż za nami w niebyt, a przyszłość wciąż czeka na stworzenie. Nauczeni jesteśmy, aby wszystko wiedzieć. Od dziecka uczą nas umieć, znać, być pewnymi. Kiedy jednak dzieje się coś, co narusza ten monolit, jakieś wydarzenie, spotkanie, zjawisko, natychmiast odkrywamy, że wszystko jest sypkie niczym piasek. Życie przecieka nam między palcami, a my nie jesteśmy w stanie zapanować nad nawet pojedynczym ziarenkiem. Czy to jest straszne? Dla kogoś, kto po raz pierwszy tego doświadcza, owszem, nawet bardzo. Nasze łzy na ułamek chwili sklejają ziarnka piasku w wilgotne bryłki, które staczają się wolniej, ale nadal poza naszą kontrolą. Przestałem łapać te ziarenka, a niechaj umykają. Niech żadne z nich nigdy więcej nie wraca.
Mamy w dłoniach coś o wiele cenniejszego niż piasek. Tuż przy samej skórze dłoni, zasypany drobinami kwarcu, znajduje się brylant. Czy wiedząc o tym, nadal płakalibyśmy za minionymi rzeczami? Czemu brylant? Pyta się pustka, czytając to, co pisze. Bo brylanty są drogocenne. Czemu? To taki symbol czegoś drogiego. Głupie to. Bardzo głupie. Zgodziłem się i wcisnąłem zapisz. Dziękuję za ciepłe słowa, pisze Paweł, i za poświęcony czas na przeczytanie i nagranie filmu. Na pewno go obejrzę, chociażby z szacunku do pracy. Jeżeli wyrazisz taką potrzebę i chęć, mogę od czasu do czasu wysyłać ci krótkie opowiadania o odbytych podróżach i tym, czego doświadczyłem. Właśnie to jest w tych wszystkich historiach najbardziej niezwykłe, że ja niczego nowego się nie dowiaduję. Doświadczam. A to w jakiś sposób zmienia mnie i moją rzeczywistość. Zapytany, jak działa wszechświat, mógłbym ze spokojnym sumieniem powiedzieć: nie wiem, ale byłem na jego krańcu. Skąd biorą się bogowie? Nie wiem, ale widziałem zwierciadło narodzin, w którym wszystko się odbija i w ten sposób zdradza nowe byty, w tym boskie. Jeszcze raz dziękuję za najcenniejszą walutę, jaką jest czas i uwaga, którą mi ofiarowałeś, Paweł. Moi drodzy, aż trudno cokolwiek powiedzieć innego po tak wspaniałym tekście, ale chciałbym dokończyć moje myśli z początku tego porannika, kiedy ja również poczułem taką pustkę, piękną pustkę, czarowną pustkę, pełną pustkę. I przypomniał mi się list 1, 2 i 3 Pawła i postanowiłem przeczytać, skompilować to jako całość i przeczytać wam to jeszcze raz, bo właśnie ze mną dziś jest taka pustka. Myślę, że tą pustkę spowodowały te wszystkie wydarzenia, które dzisiaj dzieją się w naszej realności, między innymi związane z moim kanałem. Ale to jest piękna pustka i niczego nie żałuję. Kocham was, trzymajcie się. Do następnego porannika. Pa. Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.